Cześć, ja nazywam się Karolina, witam Cię na moim kanale i przejdźmy do rzeczy. Po pierwsze, planuj sobie prezenty z wyprzedzeniem, ale ich nie kupuj. Zauważyłam, że bardzo często jest tak, że kupuje się jakiś prezent dla kogoś albo zaraz przed tą okazją, albo zaraz po tej okazji. Na przykład znajdujesz świetny pomysł na prezent 5 dni po urodzinach najlepszej przyjaciółki. I dlatego właśnie warto sobie w zeszycie tak wypisać wszystkie urodziny po kolei, wszystkie okazje po kolei, na które musisz mieć prezenty, na przykład wesela, na przykład właśnie urodziny, imieniny, jeżeli obchodzisz, jakieś święta Bożego Narodzenia i tak dalej. I masz taką listę prezentów, które chcesz komuś dać, ale masz napisane dla tej osoby ten prezent. Czyli już masz odhaczoną tą osobę i jeżeli będziesz chciała coś innego jeszcze kupić, to jest już tylko Twój wybór, czy Ty ten prezent drugi chcesz jeszcze dokupić. Zauważyłam, że też jest coś takiego w mojej głowie, że jeżeli ja wydaję jednego dnia 20 zł, a drugiego dnia 20 zł, a trzeciego dnia 20 zł, to jest mniejszy ból, bym powiedziała, niż jakbym wydała jednego dnia 60. I o tym trzeba pamiętać, jeżeli chcesz wydać mniej niż więcej. Na przykład jednego dnia idziesz na duże zakupy i wydajesz dużo pieniędzy, niż chodzisz codziennie i po parę dziesiąt złotych, bo jak one się złożą, to wyjdzie ci więcej niż na tych jednych zakupach, tak czy siak. Ja też bardzo często tak mam, że na przykład jeżeli komuś kupię prezent, to bardzo często chcę go dać już w tej chwili, nie w tym momencie, kiedy trzeba. Także u mnie prezenty w pewnym momencie stają się no po prostu prezentami bez okazji. Także jeżeli ci to pasuje, jeżeli tak robisz, to spoko. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli się oszczędza, to trzeba się nad tym troszeczkę więcej zastanowić. Drugi punkt to oszczędzanie na subskrypcjach. Jakieś 3 miesiące temu zrezygnowałam z HBO i bardzo długo się do tego zabierałam, żeby zrezygnować z tego HBO. Już miałam 3 podejścia do rezygnacji, ale w końcu przyszedł taki moment, że chyba przez miesiąc nie oglądaliśmy nic i postanowiłam, że to jest ten czas. I to jest niby kwota niewielka, ale to jest trochę tak jak z tym pierwszym punktem, czyli tu 15, tam 15, tu 20, tu 30 i to się okazuje, że jest 100 razem. A tak to można więcej na przykład wydać na abonament. W ogóle dygresja. Jaką mamy historię internetem, to Wam wsadzę na koniec filmiku, żeby ci, którzy chcą tylko posłuchać o tych radach, nie musieli tego słuchać. A jeżeli jesteś zainteresowany, co mi się stało z internetem, czemu go jeszcze nie mam, to zachęcam Cię do zostania do końca i wysłuchania historii. Tak więc zrezygnowałam z HBO i uważam, że dobrze zrobiłam, bo w ogóle mi go nie brak. Jedyny serial, który tam oglądałam, to była Opowieść Podręcznej, która zakończyła się na 4. sezonie, także mi się w ogóle nie podobało i po prostu nie chcę tego oglądać dalej. Nie interesuje mnie to, co tam się wydarzy w tej historii dalej. Uważam, że po prostu każdy kolejny sezon był coraz gorszy. Moje zdanie oczywiście, jeżeli to mi się podoba, to spoko. Trzeci punkt, siłownia. W dzisiejszych czasach praktycznie wszyscy zrezygnowali z siłowni w pewnym momencie, bo musieli po prostu. I jestem ciekawa, jak dziewczyny, które używały siłowni, czują się z tym po tym, jak korzystały w domu z ćwiczeń. Bardzo ciekawe, jak jest Wasze zdanie, czy jednak siłownia wygrywa. Siłownia to jest dosyć spory wydatek moim zdaniem. Jeśli ja bym miała wydać kasę na wysiłek fizyczny, to wydałabym go na takie rzeczy, których w domu sama nie mogę zrobić. Czyli na przykład, jeżeli podnosisz jakieś ciężary, no to wiadomo, że siłownia to jest tylko jedne miejsce, gdzie możesz to robić. Ja bym na przykład chętnie poszła sobie na squasha. Kiedyś chodziłam, jak były dobre promocje dla studentów, a teraz to wiadomo. O ciuchach już dużo mówiłam i myślę, że to jest taki bonus point bardziej z tym, że możesz sobie ograniczyć szafę, sprawdzić przede wszystkim, jakie ciuchy nosisz najczęściej, jakiego one są stylu, jakiego typu. Nie kombinować, nie wymyślać nowych stylów i oglądać sukienek, których i tak nie będziesz nosiła. Ja już się nie oszukuję i wiem, że sukienek nosić nie będę i mam parę dosłownie takich ciuchów jeszcze ekstra, których nie nosiłam dosyć dawno, ale one są dlatego, że z pracy jestem, no ciekawe, czy zgadnijcie jakim. Jaki mam zawód i no przydają mi się czasami.
ciuchy, których na co dzień nie noszę. Dlatego wolę je sobie zostawić, korzystając z tego, że mam dużą garderobę dosyć, to niech sobie leżą. Przez ten rok popracuję, zobaczę, co mi się tam przydało, a co nie, i resztę wywalę po prostu pod koniec roku. Oczywiście do kontenera, nie do śmieci. Jeżeli masz jakiś tam zestaw ciuchów, które nosisz w kółko i wiesz, w jaki sposób się nosisz, to później już zakupy takie nowe to są zakupy ciuchów, które będziesz nosić. Radzę się nad tym troszeczkę zastanowić. Najlepiej wyjąć sobie całą szafę i zobaczyć po prostu, które zestawy ubrań nosisz najczęściej. I jedna wskazówka, którą mi dała moja koleżanka, ja tego nigdy nie stosowałam, ale rzeczywiście zaczęłam, to każdy ciuch kupiony musi pasować do jakiegoś, który już masz. Czyli myślisz sobie w głowie, z czym połączysz daną rzecz. I ja teraz kupowałam sobie dwie bluzki i one pasują mi do każdych moich jeansów. I one są w moim stylu. Jak je założyłam, to wiedziałam, że to są moje bluzki. No i kupiłam 15 zł jedna była, więc polecam na Allegro używane kupować. O Instant Buys też już kiedyś mówiłam, czyli takich natychmiastowych zakupach, ale tu o troszeczkę innej rzeczy, czyli nie decyduj się na rzeczy duże szybko. Na przykład, jeżeli masz w planach kupić Thermomixa, to poczekaj, wstrzymaj się rok albo pół roku i utrwal sobie każdą sytuację, w której sobie pomyśleć, a jakbym miała Thermomixa, to teraz bym coś tam zrobiła z tym. My tak się zabieraliśmy za kupno odkurzacza bezprzewodowego przez dobre 2 lata. Mam na myśli taki, co jeździ sobie sam. I w końcu go kupiliśmy po tych 2 latach. I zawsze było, no dobra, to może na te święta sobie kupimy, ale nie, bo teraz musimy na coś innego tam oszczędzać. A może teraz w te święta sobie kupimy? A nie, no dobra, nie? I tak było ogólnie, szło i doszło aż do świąt tego roku i stwierdziliśmy, że to jest ten czas, mamy nowy dom, mamy miejsce, gdzie ten odkurzacz będziemy puszczać. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest to zakup całkiem udany, także polecam. Ale jeżeli dopiero teraz ci poddałam ten pomysł, to lepiej się zastanowić nad tym, zapisać sobie na taką listę chcę to i myśleć przez cały rok sobie o tym, albo przez miesiąc, albo przez 2. Jest taki mechanizm psychologiczny, ja już teraz nie pamiętam, gdzie to słyszałam, ale widziałam to na YouTubie już wiele razy, że samo oczekiwanie na rzecz jest najbardziej podnoszące adrenalinę. Cieszysz się najbardziej w tym oczekiwaniu. Jak dostaniesz nową rzecz, to się bardzo cieszysz, a po 1-2 dniach znowu musisz ten wzrost adrenaliny, czy też dopaminy, teraz nie pamiętam, sobie musisz zafundować. Czyli jeżeli kupisz sobie jedną rzecz, to ci nie wystarczy, musisz następną. I stąd się bierze uzależnienie od zakupów. Także warto jest sobie o tym pomyśleć i zawsze duży zakup typu ekspres do kawy, nowy samochód, zmiana samochodu ze starego na nowy albo odkurzacz właśnie taki droższy troszeczkę. To są wszystko takie zakupy, które warto jest przemyśleć trochę dłużej niż jeden dzień i nie klikać kupuj to, tylko dlatego, że jest jakaś promocja na raty. Kolejny punkt nie jest oczywisty, ale może robicie go zupełnie przez przypadek. Zrób porządki, a zdziwisz się, jakie rzeczy masz w domu. Na przykład masz w planach kupno czegoś, ale już zapomniałaś, że rok, czy 2, czy 3, czy 4, czy 10 lat temu już coś kupiłaś. My na przykład w tym roku kupiliśmy rower, nie kupiliśmy, przepraszam, nie kupiliśmy, dostaliśmy za darmo rower dla mojego syna, który jest na niego dużo za duży. Jest schowany w garażu. Tylko że wiadomo, jak to jest z rzeczami w garażu, o nich się zapomina i podejrzewam, że jak lato przyjdzie, to będziemy mieli taki moment, taki ej, no rower by się mu przydał, nie? I dlatego właśnie trzeba pamiętać o takich rzeczach, a jak nie pamiętasz, to trzeba zrobić czasem porządki w domu. Na pewno każda z Was słyszała o czymś takim jak projekt Denko, który opanował YouTube parę lat temu. I ja proponuję zrobić podobną sprawę w szafkach kuchennych. Już widziałyście mój film o gotowaniu z przypraw, które mi zalegają. Także sprawdź, czy masz w swojej kuchni jakieś mąki zalegające. Coś, co za chwilę będziesz musiała wyrzucić, a może da się to w jakiś sposób wsadzić twój jadłospis tygodniowy albo miesięczny. Najlepszy sposób na oszczędność to jest uzmysłowienie sobie, że jesteś sobą
i nie potrzebujesz rzeczy, żeby być kimś innym. Twoje cechy charakteru, o których już mędziłam wam, to są twoje cechy charakteru, które ty masz. I ty jesteś sobą, jesteś swoją osobą i nie potrzebujesz do swojego bycia jakichkolwiek rzeczy materialnych. Więc czy to będzie kurtka za 200 zł czy za 50, nie zmienia faktu, że jest to kurtka. Nic nie potrzebujesz, żeby być sobą. A więc nie potrzebujesz niczego, żeby być sobą. Ty jesteś sobą. Punkt oczywisty, rzuć palenie, przestań pić i tak dalej. Ale wiecie, jak się zaczęła kwarantanna i się okazało, że nie wychodzi się tyle do pubów, do barów, na imprezy, to się okazało, że zostaje dosyć sporo kasy w kieszeni. Nawet takiej, którą miałam zabudżetowanej, więc ogólnie ja budżetowałam 100 na miesiąc na imprezy, a i tak było mało. Więc ogólnie jak się zaczęła kwarantanna, przestałam wychodzić, no to przygodne piwko raz czy dwa może w miesiącu się zdarza, ale tak to nie piję alkoholu praktycznie w ogóle. Taka rzecz, którą dosyć często radzą dziewczyny z amerykańskiego YouTube'a, to jest zastanów się, czy kupiłabyś daną rzecz, która jest w promocji, w normalnej cenie. A ja bym jeszcze dodała, czy kupiłabyś tę rzecz, gdyby ona nie była na promocji. Czyli to są dwie różne rzeczy jakby, ale one są blisko siebie bardzo. Jest kurtka przeceniona z 300 zł na 100. I teraz zastanawiasz się po pierwsze, czy kupiłabyś tę kurtkę, gdyby ona kosztowała 300 zł? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to powinnaś tę kurtkę sobie kupić. A drugie pytanie jeszcze jest takie, czy potrzebujesz tę kurtkę? Czyli czy w tym momencie, kiedy ją kupujesz, szukałabyś tej kurtki? Szukałabyś tej kurtki w niskiej cenie? Czyli na przykład, jeżeli chcesz kupić sobie telefon i idziesz do sklepu i jest przecena z 900 na 800, to zastanawiasz się, czy ja miałam w budżecie 900 zł na to, żeby kupić ten telefon? Odpowiedź brzmi tak, możesz go kupić, z warunkiem jeszcze takim, że chciałaś i tak kupić telefon. Ja tak mam bardzo często z ciuchami dla dzieci albo dla siebie. Patrzę, widzę i mi się chce to teraz, mimo tego, że tak naprawdę po pierwsze nie potrzebujemy, po drugie za chwilę też nie będziemy potrzebować i po trzecie prawdopodobnie dostaniemy od kogoś innego. W moim poprzednim filmie odbiło się dużym echem to, że nie kupuję rzeczy moim dzieciom. I tak, to prawda, nie kupowałam dzieciom moim rzeczy, dlatego że po prostu nie potrzebowałam, bo się okazywało zawsze, że ta rzecz się znalazła. Jedna rzecz, która się nie znalazła, to były spodnie narciarskie na te mrozy, które były. Akurat kiedy mrozy się skończyły, to się okazało, że kupiłam spodnie narciarskie, no. Ale dobra, no obaj się skończył, miałam chwilę na to, żeby wydawać kasę, a za chwileczkę będzie nowy no-buy i tak sobie myślę, że może na przyszły tydzień ten no-buy bym przygotowała, chyba że macie jakieś inne tematy, które chciałybyście posłuchać ode mnie, to zobaczymy, jak tam te filmy się ułożą. I ostatni punkt na dzisiaj, który też jest dosyć rozumiany sam przez się, ale może nie taki oczywisty dla wszystkich, to jest nie chodzić na zakupy z nudów. Czyli jeżeli ci się nudzi i masz do zużycia pół godziny, to nie idź do kawiarni na kawkę i ciastko, tylko, nie wiem, iść na spacer. Jeżeli masz pół godziny w oczekiwaniu na film, to nie idź do Szpara i nie kupuj tam nie wiadomo czego, tylko po prostu siedź sobie w poczekalni i czekaj. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, wiele jest takich sytuacji. Ja myślę, że wy wiecie doskonale, o co chodzi, a szczególnie jeżeli macie problem z oszczędzaniem, to wiecie, o co chodzi. No, więc IKEA od tego momentu zamknięte drzwi, bo nie potrzebujesz nic z IKEA. Jeżeli potrzebujesz coś z IKEA, kup przez internet, to jest bezpieczniejsze, albo zrób sobie listę i tej listy się trzymaj. A o tym, dlaczego list się nie dotrzymuje, albo inaczej, dlaczego ja nie dotrzymuję list, to opowiem wam w jakimś innym wideo. I zgodnie z obietnicą przedstawiam historię o internecie. Otóż wyszukałam najtańszą możliwą wersję internetu, jaka istnieje, dzwonię do Play'a i Play mówi tak: no nie możemy pani zaoferować tego najtańszego internetu, który jest, ponieważ jest to internet stacjonarny, a my możemy zaoferować pani internet światłowodowy, który jest droższy o 25 zł, zdaje się.
No Boże, no kurczę, no trudno, dobra, biorę. To co jest, to biorę. No i przyszli. Jednego dnia kopać światłowód. Nie wiadomo, gdzie ten światłowód leży. A w systemie jesteśmy normalnie, jest mapka nawet rozrysowana, że ten światłowód powinien się w określonym miejscu znajdować. Ale panowie robotnicy, no nie znaleźli. Dobra, okej, no to co? No to w przyszłym tygodniu ponowimy próbę tego kopania i zadzwoń do pani koordynator jakiejś tam tej sieci czy czegoś, nie wiem, jakiś pan do mnie miał dzwonić. Nie zadzwonił pan, nie przyszli panowie kopać za tydzień, tylko po prostu zadzwonili za tydzień, że podjęli próbę wykopania, co nie jest prawdą, bo moja mama była cały dzień na miejscu i nikogo nie było, nikt nie kopał i oni nie wiedzą nadal, gdzie jest ten światłowód i oni nie wiedzą, jak podłączyć ten internet. Więc w tym momencie rezygnujemy z usług pana Playa i bardzo mi jest żal, bo Playa mam na kartę od ładnych parunastu lat i jestem bardzo zadowolona, bo to jest najtańsza sieć ogólnie dostępna. I z moim korzystaniem z telefonu to ja płacę tak zdychę miesięcznie, coś takiego. Także może zrobię taki oddzielny filmik o tym, jak sobie obniżyć rachunek na telefon, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. I na pewno się nie opłaca ani telefonu brać z abonamentem, ani abonamentu się nie opłaca. Oczywiście zależy wszystko od twoich tam potrzeb, które masz, nie? No bo może być tak, że tak jak ja teraz, nie mam internetu, jestem w nosie, więc muszę niestety jakoś kombinować i ten internet na kartę w tej chwili mamy załatwiony, no bo jak żyć, panie, jak żyć? No dobrze, to wszystko na dzisiaj ode mnie. Miejmy nadzieję, że ten internet się w końcu pojawi stąd czy stamtąd. Wszystko jedno, żeby był. Jeżeli ci się podobało, to like, subskrypcja. Jestem ciekawa, jak ci się podoba moja dygresja. A propos internetu, może więcej takich ciekawych smaczków z mojego życia mogę wam sprzedawać, jeżeli wam się podoba.